od marca 2020 praktycznie, z wyjątkiem 2 miesięcy, nie widzieliśmy się. Uczniowie liceum 3-letniego byli w szkole 1,5 roku. Odliczając okres adaptacyjny w klasie pierwszej, to jest nic. Brak kontaktu z nauczycielami realnego, z młodzieżą, ze swoimi rówieśnikami. Zamknięcie w domu, izolacja, szczególnie dla nich, tych właśnie z 3-letniego liceum, na pewno będzie miało jakieś konsekwencje ujemne. Liczę na to, że wszystko pójdzie dobrze. My jako nauczyciele, oni jako uczniowie, wszyscy staraliśmy się, żeby to nauczanie zdalne, przy pełnej mobilizacji z naszej strony, mam tu na myśli przygotowanie szkoły i nauczycieli, jeżeli chodzi o techniki i metody pracy zdalnej. Przy tej pełnej mobilizacji daliśmy wszyscy z siebie wszystko, i uczniowie, i my. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Trzymam kciuki. Liczę na to, że będzie dobrze. Obojętnie co by nie było, będzie dobrze, biorąc pod uwagę sytuację, która ma miejsce od bardzo długiego czasu. Nawet kasztany nie zakwitły. Nie wiem, czy pan zauważył. Nie pamiętam w swojej 35-letniej karierze zawodowej niekwitnących podczas matur kasztanów. Także wszystko jest dziwne, ale liczę na to, że moi uczniowie sprężą się i staną na wysokości zadania i że będzie dobrze. Ale co by nie było, będzie dobrze. Trzymam za nich wszystkich kciuki.